Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skate. Dobra, to zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. I moi drodzy, zaczynamy od ponownej rozmowy z Menge, z tego co pamiętam, ponieważ chciałbym przeprowadzić tą rozmowę tak jak należy, plus zadecydowaliście właśnie pod ostatnim odcinkiem, żeby to tam trochę poprawić, więc oczywiście czemu nie, jak najbardziej, się napijemy. To jest test na to, czy nie jesteśmy Dopplerem, oczywiście nie jesteśmy, wiecie, podejrzliwy gościu. Cidaryjski. Ziomeczka. Rocznik 1265. Dobra, to już słyszeliśmy. No oczywiście naszej koleżance, przyjaciółce. Zobacz, czemu pani Mary właśnie tak robią krzywdę. Może czegoś jej potrzeba. Skoro no, już jesteśmy w temacie metali. Kubek jest ze srebra. Dobra, wiemy. Dobra. Każdy wypuść Triss, nie dostałem nagrody, ławcy tortują Triss, piecz na plecach i tak dalej. Oczywiście, no, możemy powiedzieć na przykład, że nie dostałem nagrody. Jeszcze i tak dalej, nie zapłaciłeś za wiedźmę, a łowcy już rwą się do tortu. Dokładnie. No o co chodzi? I co z tego? Uszkodzony towar? Towar, no do właśnie. Ciebie nie należy. Dobra, oczywiście, no, my już słyszeliśmy ten dialog, więc pozwólcie, że troszeczkę poprzewijam. Z Ameryki. Okej, okay, dostaniemy nagrodę, fajnie. Do złota zrobię wszystko, nie wiem o czym mówisz, tarara, dobra, nie pamiętam co tu mówiłem, ale no niech będzie, że dla złota wszystko i tak dalej. Chyba tak graliśmy dosyć ostro. Okej. Okay. Zaskoczył. No spoko, dogadamy się, dogadamy. Aha, szukam pewnego skarbu, uwolnij kumpla Jaskra. Chyba było, że szukamy pewnego skarbu. Tutaj powinniśmy właśnie powiedzieć, zobaczymy. Szukam skarbu, który do niedawna był w posiadaniu niejakiego Ziggy'ego Ravena. No proszę. Widzę, że pracujesz nie tylko dla Wiecznego Ognia, ale i dla przestępców. Proszę cię. Pracuję dla tych, którzy mi płacą. Jak zwykła kurwa. Mniej więcej, tylko wachlarz usług, nieco inny. Gdzie jest skarb? I to chyba powinno nam pozwolić właśnie dowiedzieć się, gdzie jest skarb. W Kowirskim banku. I nie dostaniesz go ani ty, ani Raven. Myślałem, okay, że chcesz kupić informacje o Filipie. Tak, ale nie za wszelką cenę. Okej, okay, dobra, no oczywiście uwolnij naszego kumpla. No, najpierw wypytujesz mnie o pieniądze kryminalisty. Teraz chcesz, żebym wypuścił na wolność świętokradcę i degenerata. A miałem cię za człowieka, cóż, istotę o pewnej moralności. Nie jestem z twojej bajki, to prawda, ale nie musimy się przecież ze sobą zgadzać, żeby ubić interes. Wcale nie musimy ubijać interesu. Mogę cię po prostu zmusić, żebyś powiedział, co wiesz o Filipie. Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. Hehe. To se Stres! Pogadali? Do mnie! Serio tak to się zakończy? Zarąbiście! Menge, gościu, właśnie taką kitę odwaliłeś, że chyba gorzej już nie mogłeś trafić. Hehehe. Zarąbiście! Możemy sobie posiekać gości plus ten. Ale fajnie, to mi się podoba. Dobra, mam nadzieję, że... Chociaż powiem wam, że poprzednia wersja mi się bardzo podobała. Jak właśnie Triska była tak wkurzona, po prostu taka... O, tak jest, to była moja... To była moja Triss normalnie. Nie no, żartuję, żartuję. I tak wolę Yennefer i w ogóle, no ale... No ale co zrobić? Dobra, gościu, bo strasznie jesteś utrudliwy. Proszę ginąć, świetnie. I cóż tam... A, jeszcze się bijemy, tak? O, spoko, to rozpierducha widzę, że na całego lecimy. Bardzo lubię takie rzeczy. Oczywiście, no, ja lubię takie rzeczy, bo expik tam jakiś dodatkowy wpada i temki. O, właśnie jestem przeciążony, co zrobić? Niestety Geralt lubi biegać. Taki, wiecie. O Jezu, jakiś się z tyłu mnie do mnie dobiera gość. Dobra, to ten numer. Trzeba będzie się później... Co ty, Geralt, robisz? Dawaj tego gościa. O, sobie będziemy mogli zrobić małą rozpierduszkę. Chociaż nie wiem, czy to tak miało wyjść, bo my mieliśmy coś zdobyć z niego? Jakieś informacje wyciągnąć? Nie, my przyszliśmy tutaj o informacje o Jaskra i o skarb, więc chyba wszystko okej. Okay. Jezu, tamtych gości też na dole muszę zabić? No dobra, nie ma sprawy. Te na dole chyba są beczki, więc one mi przyspieszą trochę tą zabawę. Z tego co kojarzę, właśnie, tam dupnie to za chwilę. 3, 2, raz, pum, dziękuję. Ale pięknie zginę, to lubię. Oczywiście łowców czarownic nie mogłem sobie nie pozwolić wybijać. No, Geralt, Niki, proszę. To ten jest jakiś wyjątkowo paskudny gościu. O, pierdyknie za chwilę. Salto w tył. Okej. No nie, dobra, wiecie co? Ucieknę na górę. Zobaczymy, może się odczepią ode mnie. Właśnie Geralt, spadaj. Okej, dobra. Jest trochę lepiej. Teraz na szybciutko jeszcze wyrzucę z akwipunku rzeczy, których nie potrzebuję, czyli takie zwyczajne. Jakieś pałki i toporki. Bo to jest, wiecie, przeciążenie niepotrzebne, a strasznie dużo waży, a mało warte, więc no. Dobra, gdzie jest moja przyjaciółka? Cześć, Triss. No? No co? Kurde, co jest, Triss? Halo?
A zabił łowców czarownic, muszę wszystkich wytłuc, ale pięknie, to mi się podoba. Mam nadzieję, że nie popsułem w tym momencie, ale wiemy, gdzie jest skarb, wiemy, gdzie jest jaskier, więc chyba wszystko wiemy, co trzeba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, czy muszę wyklepać tych łowców czarownic, którzy jeszcze zostali? Nie, dlaczego? Co ja użyłem właśnie? Nawet nie wiem. To było Quen, no spoko. To dziwne, to Quen jakoś tak krzywo zadziałało, trochę muszę przyznać. Okej, świetnie, skarb Ravena. Rzeź podziała się. No dobra, jesteśmy przeciążeni, więc luz. Czy oni coś tu ciekawego mogli trzymać? Raczej chyba nie. No co prawda tam jakieś są itemy, ale nic mnie to nie rajcuje. Z tego miejsca? Może coś było ciekawego? O, proszę bardzo, są jakieś pakunki. To możemy wziąć, wiadomo, sobie do craftu. Później nam się może przydać. Tu jakaś beczułka jeszcze. Butelka wody, no kurde, takie dropy, że hej. Okej, ale chyba wyszło tak, jak powinno. Triska, jak tam żyjesz? Jak paluszki i tak sprawy? To już chyba wszyscy. Uf. Mało brakowało. No moja droga. Co się stało? Myślałam, że Menga połknął haczyk. No właśnie. Połknął, do czasu, kiedy spytałem o skarb. Geralt, przecież mówiliśmy, że... Co mówiliśmy? Zresztą mniejsza z tym. Czemu się czepiasz, moja droga? Przecież wszystko jest jak znajdziemy trzeba. Jakieś papiery, w których jest wzmianka o jaskrze. No przecież słyszeliśmy, że jaskier jest w kiciu, no... Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Halo, gro? Zacznij od biurka. Ktoś nie przemyślał czegoś, czy coś? No przecież nam powiedział Menge, że jaskier jest w kiciu. Czy nie? Czy mi się coś popitoliło, czy jak? Nie rozumiem do końca. No okej. Okay. Pozwólcie, że podnoszę sobie jakieś itemy. List i święta księga? Coś takiego, okej. Okay. Możemy sobie to sprawdzić oczywiście? Czy nie możemy? Dobra. List mamy. Aha, świetnie. Świątynia, księga, wieczny ogień, nikomu nie mów gdzie. I nie przeprowadzaj, Alispal. Aha. Dobra, spoko. I jeszcze święta księga. Dobra, luz. Wszystko wiemy. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź... No i? Okej, spoko, to już wiemy, że kluczyk ma kluczyk. Do sejfu. Dokładnie. Masz. Okej, ja z kolei znalazłem list. Okej, nie wiem, czy z GDX teraz zdobywa się kluczykiem. Nie, no wiemy, gdzie jest skarbiec, także znaleźliśmy list. Ja z kolei... Szpiega? Sama zobacz. Okej. Skrzynki kontaktowe, sygnał. Stawiam, że tak. Może Dijkstra nam pomoże? Wszystko? Nie jestem... Okej. Kluczy. Cóż, może... Słowem, szklanka jest do połowy. Mam nadzieję, że jest... Dobra. No dobra, nie wiem, czy to wyszło tak, jak powinno. Znaczy, kurde, no z rozmowy dowiedzieliśmy się, gdzie jest jaskier i skarb. To dlaczego dialog w taki dziwny sposób się potoczył? No dobra, wiecie co, zostawmy jak jest. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale... Ale jest. Okej, użyto do otwarcia klucza. Oczywiście spadamy, stąd wydostać się z siedziby. Już łowców czarownic nie ma, także spokojnie możemy się wydostać. Tu się i rozdzielmy. Zobaczymy. Ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Bardzo dobrze. Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować. O Jezus. No to słuchaj, ładuj. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. Okej, nie ma sprawy. Dobra, więc zostawmy to tak, jak jest. Wydostajemy się w tym momencie z tego przeklętego miejsca. Czekajcie, to się chyba dało wyjść jakoś dachami. Dobra, a Triska, ty się wyładujesz, czy tak będziesz... O, jakieś towary tu widzę. Spirytus, proszek. No. Proszki, spirytus jakieś podejrzane. Okej, ona zrobi rozpierduchę. A coś słabo się wyżyłaś. Co to miało być? Jakiś świecidełk? Tris, co ty robisz? Pierdyknij z jakiegoś skilla, a nie takie jakieś... Co to za kule ognia jakieś są? Co w ogóle... Mówiła, że się chce wyżyć. A jakoś tak, szczerze powiedziawszy, to 2 na 10 fajerwerki. Okej, powiedz Dijkstrze, czego się dowiedziałeś, więc moi drodzy, załatwiliśmy sprawę z... Ej, chwila, tą ścianę można rozwalić? Wygląda tak, jakby można było. No i oczywiście, że można. Aha, takie buty, okej, okay, nawet pan trzeba Raven było. Prosi na słowo. Okej, okay, fajnie. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Jajeczko. Nic. Już idziemy. Spoko. Niech będzie. Kogo ja widzę? Geralt. O, jak ładnie się pali. Od razu lepiej to wygląda, jak się tak jara. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. No i zobaczymy, czy... Nie przypadliśmy Geralt sobie powie, z Mangiem do gustu.
No ale tak Geralt powiedział ci, no. Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. Nie, nie. Spokojnie. Twoje pieniądze są w Kowirskim banku, a to klucz do skarbca, w którym zostały zdeponowane. No, no. Gdybym miał warsztat grawerski, przyznałbym ci medal. Okej, czyli ten dialog chyba poszedł jednak dobrze, tylko ja jestem trochę, byłem zamieszany trochę. Świetnie, to tyle żadnej soczystej puenty, żarciku? Nic nie powiesz, ziomeczku? Te twoje żarciki? Co z nagrodą, to tyle żadnej soczystej puenty, żarciku? Nagroda... Dobra, no, ale możesz sobie zachować. Mnie interesuje nagroda. Geralt, wszyscy wiedźmini są tacy bezczelni, czy tylko ty? O co ci chodzi? Okłamałeś mnie. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Jak to w ogóle? Skąd wiedział? Czekajcie, nie histeryzuje, zyskasz skarb, prawda? Jak się dowiedziałeś? Dobra, nie histeryzuj, kurde. Nie byłem łaskaw, ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To on wygląda jak pająk, nie wiem czemu. Przeciwnie, takie wrażenie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie. No już coś. Ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Skąd ty to wszystko wiesz? Nie no, dzięki. Dzięki nie za pomoc. Nie ma za co. Ja zawsze spłacam swoje długi, nawet wobec kłamców. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Czemu mi się wydaje, że coś tu się popsuło, ale... Ojej, co tam, co, jakieś kłótnie? Daj szpiegowi sygnał. Dobra, wiecie co? Nie wiem, czy z Dijkstrom... Myślę, że ten dialog jakoś też można lepiej poprowadzić, w ogóle cały ten wątek, ale... Czy mnie to jakoś tam szkodzi i uwiera? Nie, niekoniecznie. Myślę, że poszło i tak całkiem spoko i nie ma co szaleć. Okej, rozwinijmy sobie skupienie na maksa w końcu. Najwyższa pora to zrobić. No i dzięki temu mamy piąteczkę i mamy dostęp do kolejnych skilli, więc cudownie. No ale tak jak mówię, pewnie dało się to jakoś lepiej poprowadzić i zrobić, ale tak jak wspominałem, no to niech będzie tak jak jest, już trudno. To co, idziemy od razu, zobaczmy jak tam questy nasze wyglądają. Gdzie są zadanka? Właśnie wypiłem chyba... Nie wiem co wypiłem, ale coś wypiłem. Aha, puszczyka wypiłem, cudownie, dobra, nieważne. Czy ja mogę wejść w końcu w zadania, a nie klikać wszystko po kolei? Dobra, miłego złego początku nie, śladem Ciri to też nie. Dobra, daj szpiegowi sygnał, chyba to zrobimy. Będziemy dalej kontynuować wątek główny. Tylko, że najpierw sobie bym właśnie odpoczął. Także medytacja do 6 rano. Niech mi tam uzupełni się wszystko i cudownie. W ogóle co tam się dzieje? Co to za rozpierducha? Krzyki jakieś, kurde, klepią się ludzie. Niech płoną, dokładnie. O, widzicie? Dokładnie. Ludzie mają rację. Niech płoną. Dobra. Idziemy zaaranżować spotkanie. A że jest to kawał drogi, to niech płotka się pojawi. Cześć, płotko. Dawno cię nie widziałem. No dobra, więc nie przejmujmy się już Dijkstrom i tak dalej. Wszystko jak trzeba. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, lecimy. Nie ma co. Kołczan, a już byś chciał. Ach, ci ludzie, tęskniłem za tymi, no, monologami tych wszystkich ludzi. Dobra. No i ciekawe, tu jest jakiś quest, widzę. Co za quest? Jakaś laseczka, płacze. Ulicznica, ojej. Co jej się stało? Co się stało? Cześć, laseczka. Wielskie Ligijczycy zajęli kuternogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łob zdobyli i oblewają. Okej, okay, no jak to Skaligijczycy? Za to ty mi, panie, na uczciwego wyglądasz. Pomóż, wypędź tych obwiesiów. Wiele nie mamy, ale wszystkie się zrzucimy. Okej, okay, dobry quest, bierzemy. Zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Aż się boję, co to będzie, czyli ale spoko. Są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? No bracie, burdele to trzeba ratować, hie.
Raviki Daiwo. Widzę, ale wyglądasz tragicznie. Twoja koleżanka wyglądała niebo lepiej. Okej, rozprób się z pijanymi skeligijczykami. Nie kojarzę tego zadania. Musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten lokal jest częścią Skellige. Co za gościu. A mnie się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie, a w Nowigradzie panują nowigradzkie zasady, które właśnie łamiecie. Że niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczujesz, co to gniew Skeligijczyka. Aha. Okej, okay. Zawołaj tak, że rozwijałem. I wyjdźcie stąd. Znak. Tylko grzecznie. To używamy. Tak. Panowie, wychodzimy. Najlepsza broń na nic, by dlatego... słabe ramię ją dzierży, prawda? I dlatego spoko. Dobra, wróć do kobiety, to było łatwe. I całe zadanie tak będzie? Dzięki. No nie wiem, zobaczmy, dzięki co tam dalej. Same byśmy sobie z nimi nie poradziły. Bogate no nie spoko, jesteśmy, fajnie. Ale mam nadzieję, że to wystarczy. Okej. Okay. Nie mogę tego wziąć, ekipa. Kurde, nic nie zrobiliśmy tak naprawdę. Wiecie co, hajsu mamy jak lodu. Zatrzymaj to. Pozwólcie, że... Wam przyda się bardziej. Nie będziemy. Dzięki. Tacy jak ty przywracają mi wiarę w ludzi. No i spoko. Nie potrzebujemy hajsu, a myślę, że właśnie nie ma co tych lasek tam bardzo, no, kartować. No i dostaliśmy 75 chyba łącznie doświadczenia za wszystko. Proste zadanie na chwilę, także fajnie. No to co, skarb Roivena, kontynuujemy. Na CC Południce, tak jest, czekajcie, wejdźmy w mapę i rzućmy oczkiem. Tam musimy, dobra, wiecie co, tepnę się do ryneczku i pójdziemy. Wiecie co, przy okazji sprzedam trochę syfu z ekwipunku. I już 20 minut nagrywam, czy mi się coś wydaje? Chyba mi się coś wydaje. Nie, no niemożliwe tak szybko, przecież ledwo co żeśmy zaczęli. No ale niestety, no tam z Dijkstrom zawsze mam problemy. Ja nie wiem, nie potrafię tego człowieka jakoś tak ugadać, uklepać, żeby był spokojny, nie? Okej, okay, a tutaj co to za jakieś questy? Czekajcie. To a ten goleś? Nie wiem, kogo mam zagadać, ale okej. Okay. Rymo szuka. Nie, chcesz pomóc? Kogo ją tam? Możemy próbować ten... sami w domu. Dobra. A cóż tu jest, weź. Zaproszenie na wielką gonitwę. Fajnie. Uwaga, uwaga, docnych mieszkańców wolnego miasta Nowigrad oraz cudzoziemców. Czygodna Wegelbudów będzie gonitwa jakaś. Co roku gonitwa. Nieopodal rezydencji. No i fajnie, dostałem zaproszenie. Wyścig gonitwa Erasma Wegelbuda. Cudownie. Dobra, idziemy sobie... Idziemy sobie sprzedać co nieco. Tańczę przy szubiednicy, what the hell. Dobra, fajnie, miecze pierwszego stopu sprzedajesz zbroję, cudownie, pokaż mi towary. Sprzedamy mu co mamy z tych takich gorszych sprzętów, bo w sumie wiadomo, ja tego nie potrzebuję. A on tak mało ma hajsu, co to jest, gościu? Kupię z nią wystarczającej ilości pieniędzy, spoko, a masz coś, co by mogło mnie zainteresować może w zamian? Narzędzia partnerskie, jakieś schematy masz, widzę. W sumie to te bym narzędzia sobie mógł sprawić. Bo one zawsze się przydają. A wziąłbym sobie... O, moi Boże, jakie to jest drogie. Okej, okay, to może bez przesady. Tu poklepiemy sobie. Tutaj też na pewno. Dobra, proszę szybkie startowanie jeszcze. Tu mam dwie koszule, wystarczy mi zdecydowanie tylko jedna. W razie gdybym chciał coś stworzyć. Jakieś rękawice słabe. Cóż to za zbroja? Kirys też jakiś słaby. Więc leci. A chłopiec nie ma już hajsu? Co on? Ten gościu to się tak wypluwa szybko z pieniędzy, że... Głowa mała. Dobra, jeden ten mi daj. Taki super zestaw. Sprzedam ci to. I może jeszcze sprzedam ci jakieś tam inne syfy. Dobra, szybkie startowanie. Mam złotą kuszę i mogę ją założyć. To mi się podoba. Do 18 poziomu. Okej, okay, tutaj te niebieskie też raczej sprzedamy mu itemy. Okej, okay, świetnie. No złote to tak... No też są jakieś niespecjalne. Ten nowigradzki chociażby mu sprzedał. A ten co to jest? Miecz łowców czarownic. Też słaby, lecisz. Okej, okay, te legendy sobie zostawimy. No i spoko. Już się trochę odciążyliśmy, dodatkowo zarobiliśmy i zdobyliśmy przedmioty. Właściwie wziąłbyś mi naprawi moje kul za 153, świetnie, dzięki. Okej, okay, i to wszystko, co będziemy zrobić. Więc spadamy z tego miejsca, bywaj. On mi dużo nie dał kasy niestety za te miecze, ale ważne, że coś. Okej, okay. I przy okazji weźmy w ekwipunek, bo tą złotą kuszę sobie założył. W końcu zamienię to moją zwyczajną, podstawową. Nie wiem, gdzie ją zdobyłem nawet tą złotą, ale wiecie, 7-9 obrażeń, a ta ma 4-6, także nie najgorzej. Dobra, jakiś mieczyk fajniejszy? Chyba nic ciekawego mi się nie trafiło. Już mamy ten taki zestawik fajny. Okej, okay, no i to wygląda całkiem sympatycznie i spoko. To jest od którego poziomu pancerz?
wymagany poziom 11. Ej, to już powinniśmy móc powoli sobie tworzyć lepszy. Ale okej. Tańce po prańce tutaj robią wokół tych ognisk. W ogóle, kurde, wyrżnąłem przecież wszystkich tych łowców czarownic, a nie jeszcze tutaj odprawiają te tylko. Wow, hello! To ma być Bartka? O kurcze. No to nieźle. Tak wiecie, rzuciłem okiem, bo ta pani tak się rzuciła w oko i tak się zastanawiałem, cóż to za Bartka. No ale wiadomo, Bartka, no. O Jezus, straszne teksty, no nie. Dobra, koniec, lecimy. Cóż tu mamy? Okej, tu będziemy mieli chyba tego jakiegoś ziomka. Kogo mamy tutaj? Szpiega. Spoko. Więc co? Tutaj mam zagadać do gościa. Daj szpiegowi sygnał spotkania, że wając leśniki zmysłów, znajdź umówione miejsce i zostaw tam świetną księgę. Jezus, chyba nie krzyczcie tak, Boże, no przecież zawału dostanę przez tych ludzi, co tutaj tylko biegają. Tylko zdrowie, proszę. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Na zamurzu, tak? To jeszcze będziemy musieli chyba gdzieś pojechać. 280, okej, płocia, chodź. No dobra, ale okej, mamy wszystko, co trzeba. Całkiem nie najgorzej to idzie, szczerze powiedziawszy. Chociaż dalej wydaje mi się, że spaprałem ten początek dzisiejszego odcinka, ale mam nadzieję, że wyprowadzicie mnie z tego błędu i że wcale nie poszło tak tragicznie, jak myślę, że poszło. Musicie dać znać, czy co dało się pewnie. Dało się na pewno lepiej to jakoś rozwiązać. A z racji tego, że ja nie jestem zbytnio doświadczonym graczem Wiedźmina 3 Dziki Gon, no to wiadomo, mogłem coś popsuć, nie tak. Okej. Co, jedziemy stawić się o północy w wyznaczonym miejscu, zobaczymy kogo tam spotkamy i w sumie tutaj chyba powoli się będzie kończył wątek właśnie skarbu i no będziemy musieli Jaskra w końcu gdzieś znaleźć, zobaczymy czy go kiedyś odnajdziemy, czy się znajdzie, kurde, łobuz. O Jezu, ale może nie krzyczcie tak bardzo, te dialogi rozkręcone na full to jest po prostu straszne, jak oni się wszyscy drą, to jest okropne. Aha, ja mam wyjechać z miasta w ogóle. O, spoko. No to ciekawe. Dobra, i tak naprawdę to... Nie pamiętam. Podatek? Jaki podatek? Uciekamy. Gonią mnie za podatki. Okej, a co ich tutaj tyle się narobiło ludzi? O, co chodzi? Dobra, jedziemy. Ej. Dobra, tutaj coś jest. Okej, chata. Staw się w umówionym miejscu o północy. Okej, to pozwólcie, że sobie przekimam tutaj, w tym lesie. Save'a jeszcze zrobię przy okazji. Nie no, powiem wam, że naprawdę, kurde, nieźle się dzieje. Medytacja o północy, tak? No to let's go. Pół dnia przespać! Co to ma być, Geralt? Do roboty byś się wziął, a nie kurde spańsko. Dobra, let's go. Jest północ, jest impreza. No i co? Mamy wejść. Teraz wystarczy do tylko się do schować, czy nie? Nie wiem i poczekać. Dzień dobry. Okej. Ukryj się i czekaj na szpiega. Gdzie ja mam się ukryć? Za drzwiami. Okej. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. No to grubo. Okej, zobaczmy. Za drzwiami w ogóle. Co za Geralt, przyczajony kurde łobuz. O, jakiś... Co? Tris, skąd wiedziałaś, Tris Merigold? Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się. No, tak właśnie. Ach, ta Triska. A tego pana też skończ kojarzę. Mengę? Hi. Gdzieś już widziałem. Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Mengę? Nie. Nie wiem, kim jesteście. Ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Jaki niemiły gościu. Nie zgrywaj twardziela. Nie mówi się tak do domy. Więc może oszczędź go nam wszystkim i przestań zgrywać twardziela. Bo co? Bo będę musiał cię uszkodzić. Trwale. Widzę, że znasz się na przesłuchaniach, ale ja też. Ty będziesz złym strażnikiem od gruźb i tortur, a Ruda będzie tym dobrym od obietnic i współczucia. I tu się mylisz. O nie! Ta już go smaży, kurde. Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Ta jasna. O Boże! Co za laska. Nie myślisz, że bardziej nie może. No dobra, czekajcie.
Otóż może. Tylko żeby go nie usmażyła, no nie? Bo będzie lipa. To jak? Będziesz mówić? Powiem! No to dawaj. Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości. Dla kogo pracujesz? Okej. Nie powiem. Nie ma mowy. Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Okej. Szukam jaska. Okej. Dobra, co chciał, to tam już mniejsza. To... O co wam chodziło? Bo się go usmażyć na pana nasza. Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagię we łbie? Dla takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Mengego? Okej, zobaczymy jeszcze. Oczyścić sobie przed pole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Dobra. Wszystko wiemy. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Geralt? Wiem, za dużo widział. Ale jak to? Jej? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Wyczyść, o, zabij go! Wyczyść mu pamięć! Ale... Nie no, wyczyść, kurde! Pomogłem przecież! Daj spokój, nie będziemy go jeszcze zabijać, szkoda... Nie takie straszne, daję słowo. Cesle Amgef. Jak się czujesz? Podle. Jak się czujesz? Pokazałaś dziś pazur, czy tam było takie... Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. O Jezu, co? W ogóle... Może cię odprowadzę. Mówię, że masz problem. Nie dziś. Może odprowadzimy? Nie dziś. Jak już ma być rozpierducha? Ale... No co, jest nie... jeszcze jedna w ogóle... rzecz, o której chcę z tobą. Czyż mi chodziło o odprowadzenie, a nie jakieś... Wpadnij do mnie za jakiś czas. Dziwne Menge nie tematy. Żyje, co ona? Ale moje kłopoty się skończyły. Mówiłaś, że masz jakiś dobra, pomysł, dobra, czekaj, jak a jeszcze jak Jaskra uwolnić. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Pamiętam. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Mhm. Triss w ogóle jest mega, nie? Może cię odprowadzę. Nie dziś, boli mnie głowa. Coś w tym stylu, nie? Kobieto, chciałem cię tylko odprowadzić do domu, żebyś nie zrobiła po drodze żadnej głupoty, a nie już jakieś tam kurde wymyślasz chiki briki barabara. Tempo, tempo. No. Dobra, na płotkę, hits, bo dzisiejszy odcinek coś świeże. O, straszny. Początek, jakieś dialogi, wkurwienie zło i wyrywanie paluszków. Później rozpierducha łowców czarownic. Później jakieś inne motywy, a teraz jeszcze, kurde, właśnie jak załatwiliśmy pamięć jakiemuś, kurde, szpiegowi, no nie? No, cuda, panie, takie, że hej. Dorwać juniora, mamy, dobra, zadania.
Niech żyje sztuka. Powiedz Pryszcili, czego dowiedziałeś się o Dudu? A zadanie jakieś poboczne, coś fajnego, ciekawego? Pójdź do kłębka, odejdź się do farowa. Nie. Czarna perła też nie. Tego płatnerza będziemy mogli kiedyś ruszyć w końcu. A miecze i pierogi, jeszcze bardziej. Nie, płatnerza nie, ale właśnie miecze i pierogi. Od 24 dopiero? Serio? Kurde, będzie trzeba to zrobić. Pracuję z łowcami czarownic przy kryjówce. Wysoka stawka. To gwint, okej. Kwestia życia i śmierci. Aha, tu trzeba się spotkać z Triską. Lusto, może skoczymy Triski. Oczywiście ja nie chcę z nią romansować, ale no jak zaprasza, to... Bo jedziemy w sumie, więc na rynek hyc. Wiecie, no, tak jak mówię, ja bym wolał z Yennefer się pobawić, bo naprawdę warto. No trzeba będzie niestety przez to odesłać Triskę z kwitkiem, bo jeśli będę z jedną i z drugą romansował, to na koniec obydwie kopną mnie w dupę i nie będziemy z żadną. Takie rzeczy. W ogóle pogodasz. Wow, Płotka, hello! Co ty robisz, koniu, znowu? Ciało mi to robisz, dawaj, hyc przez płot. Jedziesz, fajnie. Dobra, niech żyje sztuka. Okej. Co się dzieje? Kamera się popsuła, czekajcie. Okej, chyba już. Już? Tak, już, dobra, cudownie. No i właśnie, strasznie mnie wkurzają te głośne dialogi tutaj w mieście. Na szczęście w nocy nie masz tak dużo postaci, więc no, nie drąsione. A tak się ciężko trochę po tym mieście jeździ. Okej, ludzie skurwiela. Cześć. A co wy tu jeszcze robicie? W ogóle skurwiel nie żyje, a ma jeszcze swoich ludzi? O co chodzi? Nie rozumiem. Dobra, siemano. No, proszę przestać mnie bić, kurde, już dzisiaj i tak dostało mi się strasznie od tych łowców czarownic na początku. Zmaściłem dosyć mocną walkę. Dziękuję, dobranoc. Nie? Dobra, chyba już na piechotę dobiegnę. A czekajcie, tutaj Triska się działa? Okej, chyba tak. A, ktoś mnie chce bić. Znowu juniora, ludzie! No Jezus. Dobra, let's go. Dzień dobry, dziękuję. O, dużo was się tu narobiło. Strzelę sobie z kuszy chyba. Dziękuję. Co to za jeden? Czemu ta kusza taki mały damage? Co to miał być? Chyba, że... Nie wiem. Dziwne to było. Okej. Za jeden trochę mało jednak, jak z legendarnej takiej kuszy. Okej, dzień dobry. Dobra, spotka się Tris. To ona na piętrze sobie gdzieś tam jeszcze. W ogóle wcale ten dom nie jest krzywy jak cholera, nie? No zobaczymy, co ta Tris chce od nas. Ale oczywiście my tutaj się w romansy wdajemy, więc no. Więc luz. Cześć. No nie wiem, moja droga, nie wiem. Wydaje mi się, że chyba jednak pójdę sobie stąd. Jak problemy, to nie ja. Jak się czujesz? Ciągle coś ode mnie chcą. Dajcie spokój. Jak się czujesz tam, laseczka? Co tam cię gryzie? Zastanawiałem się. Podobno miałaś się schlać chyba, nie? Porozmawiamy o czymś innym, zostałem jak twoja ręka. Słuchaj, to był mój pomysł. Wiedziałam, na co się decyduję. Nie musisz się o mnie martwić. Wiesz... Chętnie. O czym chciałaś porozmawiać? Nie. Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, zostawię cię z tej samej. Oczywiście, że pomożemy. Dziękuję. Tam nie będę pytał jakieś pierdoły. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Zwłaszcza, że czarodzieje napisał, mogą... że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid? Chyba żartujesz. Zakładam, że Ingrid... Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Okej, nie ma sprawy. Spotkaj się ze służącym Wegelbudów na targu rybnym, ma niebieską koszulę i klucz przy pasie. Na chillku, możemy jeszcze to zrobić, myślę, że starczy mi czasu, żeby się przebiec chociaż kawałek, zwłaszcza, że chciałbym troszeczkę tutaj ten początek, wiecie, tak ładnie zatuszować, bo jednak, kurczę, no nie wiem dlaczego, no po prostu czuję się, jakbym popsuł normalnie zadanie tam. Mimo, że wszystko w sumie wyszło, okej, co to świnie tak tu na środku, a dobre lożki, 2 na 10. Lecimy gdzieś tam na targ rybny. No i... spoko.
Pobiegniemy szybciej. O, to był tekst z Sex Missy. Bardzo kultowy tekst. Oh yeah, nawet w Wiedźminie takie rzeczy. Dobra, no ale ogólnie to szacunek, myślę, że odcinek dzisiaj, kurde, no sporo się udało ruszyć fabułki. Nie powiem, że nie, chociaż mogło być lepiej. Szacunek ludzi ulicy, no siema, no. Prosto spod ziemi wchodzimy, lecimy na całego. A kolego, chyć na targ grybny, no i zobaczymy. Spotkaj się z jakimś gościem. Ten tak? Jakieś klucze i niebieski kaftan, więc chyba to będziesz ty, ziomeczku. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. To wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Tędy, to niedaleko. No spoko, szybko poszło. Znalazłem gościa na strzała. Spoko, no to let's go, gościu. No, biegaj. Jezu, sprintem, ziomek, sprintem, lecimy. Dobra, gościu, musi sprintować i to jest dobre. Właśnie to mi się podoba w Wiedźminie 3, że rzeczywiście te postacie, z którymi mamy gdzieś biec. A ci bandyci to co? Dobra, goście, bo co tu się dzieje? Dlaczego bandyci mnie zaatakowali? Tak z dupy nie nacka na chwilę. A, jeszcze jakiś gościu jeden, dobra, dziękuję. Dawaj. No, za 60, teraz wjechałem coś z tej kuszy chociaż. Wcześniej to było no, słabe. Pięknie. I myk, kurde, nóżka ucięta. Czego od ciebie chcieli? Czemu tego? Czemu chcecie się pozbyć tego mieszczanina? Jednak może... można, czy nie można? Co tu się dzieje w ogóle? Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak, pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty? Jestem pokojowcem pani Wegelbud. Spytamy. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Okay. Panicz Albert interesuje się alchemią i dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak, pani Wegelbud udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Skąd Ingrid Wegelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? A to skurczy. Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Aha. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bal maskowy, kurde. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są nareszcie. Pod obserwacją. To dobry pomysł. Huczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Mm-hmm. Oczywiście, tak. Że to dobry pomysł. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Będzie niezła imprezka. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Idziemy na imprezkę. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Serio? Chciałabym to wszystko zobaczyć. Serio. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Miksa. Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy oczywiście, że idziemy. Pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko. 85 deserów.
Czy dalej masz 22 cale w talii? Uch, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę Lisa, dobrze? Prawdziwy facet. Och, kurczę, dobrze. Skąd ja, kurwa, wezmę maskę Lisa? Tak powinno odpowiedzieć. Ale okej. Mam jeszcze coś do zrobienia. Mam jeszcze coś do załatwienia, możemy iść tam od razu. Nie no, mam jeszcze coś do załatwienia. Musisz się przebrać. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, Elihal to chyba był ten... Chyba obejdzie się bez dubletu. Przebieraniec. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. O nie... Witamina! O Jezu, jak cudownie to wyglądało. Takie, bez dubletu się chyba obejść. Bez dyskusji. Się nie takiej. I to smutna mina gra... Nie, Jezu, ta gra jest... I się dziwić, że ja co odcinek śmieszkuję. Po prostu to jest coś pięknego. Załóż nowy dublet, spodnie i buty przed pójściem do Triz. Oczywiście to zrobimy, żeby nasza czarodziejka nie uważała nas za chama i prostaka. Szykuje się impreza, no i z racji tego, że ja chcę kręcić z Jen... Ale na tej imprezie jest taki moment Triss, który jest taki ładny i przyjemny, że chyba go pokażę, a później się wczytam i jednak zrezygnuję. Zrezygnuję właśnie z Trisski, no nie, na rzecz Yen mimo wszystko. Znaczy kurczę, sam nie... ale Yennefer jest... Triska musi niestety zniknąć. Znaczy Triska musi zniknąć, żartuję. Nie będziemy po prostu się z Triską zabawiać. Chciałbym jednak z Yennefer tutaj przeprowadzić wątek miłosny, a Yennefer no niestety zostawić jako przyjaciółkę. Powiedzmy, friendzone zrobimy, taki typowy, ale no, że na balu jest taki moment, taki ładny i fajny, naprawdę, ale już nie mogę się doczekać serca z kamienia i krwi i wina, naprawdę, już nie mogę się doczekać, a jeszcze przed nami długa droga, także moi drodzy, jeszcze przed nami sporo ciekawych i przyjemnych sytuacji, więc nie musimy się przejmować jakimś tam jednym małym romansem, jeszcze dużo nas czeka. Okej, idziemy kupić ciuszki. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć piosenną kolekcję. Najlepsze. Cześć, Eliach. Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, dokładnie tak. Proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. No i to jest, kurde, porządny sklepikarz, a nie jakiś ten. Okej, maski. Oczywiście Lisa potrzebujemy dla Triss. Ona jest questowa i potrzebujemy jeszcze czegoś dla siebie. Maska wilka oczywiście byłaby najbardziej odpowiednia, ta Arlekina niezbyt i ptaka jest taka, to jest taka trollowa maska. Weźmiemy wilka chyba standardowo, nie? Cóż tu my mamy? Odświętna skeligijska koszula. Może byśmy sobie taką koszulę z zarąbistą dowalili? Co wy na to? 355, ale hajsu na to idzie, ja cię sunę. Ale bierzemy, nie? Bo dubletu nie musimy brać. Weźmiemy sobie taką skeligijską, może taką niebieską? Styluwa? Najdroższą poproszę, 366, let's go. Dobra, buty 95, 212 tamte ciżemy. Dobra, bierzemy takie zarąbiste, odświętne. Jezu, ile hajsu, ale i tak nie mam na co wydawać, więc let's go. Spodnie tamte za 181 tu są. Takie czarne albo takie ten. Może weźmiemy takie czarne przepasane takie czymś, no nie wiem. Więc git. W ogóle to możemy, widzę, sprzedać troszeczkę itemu, więc skoro już tyle hajsu u niego zostawiłem, to przy okazji możemy trochę odzyskać, odsprzedając mu te jakieś pierdoły, bo widzę, że on skupuje niektóre z rzeczy, które posiadam aktualnie w ekwipunku. Co to za topór? Jeźdźca dzikiego gonu, od którego poziomu? 29? Chryste panie, co on oszalał? Dobra, a coś z takich rzeczy? Pierdółek? Widzę, że ma z Dwimery tu te. Kajdany, skąd ja je wziąłem? Może Triskę, jak tam brali, chcieli, łowcy czarownic. To wtedy zabrałem. Co to jest? Kość potwora. 13 za jedną? Mało trochę. Co to takie tanie rzeczy są? O, Jezu, sztaba dwie merytu, 284. Ile hajsu. Okej, ale 1000 chyba mu nie zniknie to, jak wyjdziemy z handlu, więc będziemy pamiętać, że u niego można posprzedawać co nieco. I on ma dużo pieniążków. Okej, mamy już strój. Możemy się w niego od razu przebrać, bo właściwie nie wydaje mi się, żebyśmy walczyli. A przy okazji w sumie Triska będzie zadowolona, że ach, Geralt, jakiś ty kurde... Ol, zajebiste kapciochy! O, stary! One kosztowały tyle hajsu, a wyglądają jak... Nie, proszę cię, co to jest, Geralt? Kurna, kapcie. Witaj, takie, ty... dawaj mi tamte drugie kapcie, ziomuś. Przecież nie pójdę w takich kapciach. Oczywiście. Na imprezę. Wyśmieją mnie goście wszyscy. Tak, pokaż mi te swoje towary, przecież w tych kapciach to szkoda.
Dawaj, ty miałeś jeszcze jakieś jedne. Tu masz jakieś pantofle nilfgaardzkie. Dawaj mi te pantofelki. Chrysz, te panie, no nie pójdę przecież w takich onucach, nie? No kurde. Co za styluwa, tutaj zajebiście wszystko pięknie wyglądamy. Mega opcja. A tam pół kurde buty jak z jakiegoś straganu. Normalnie, tragasz. Dobra, dawaj te kapciochy. A, bo my mamy takie skarpetki. No ale na pewno lepiej wyglądają te buty niż jakieś takie kurde, nie wiem, jakieś takie kapcie dziwne. Więc to pasuje o wiele lepiej do naszego wyglądu. I maskę później się zakłada chyba, z tego co się orientuję, bo nie mogę jej chyba teraz. W ogóle, patrzcie ile mam tego. W ogóle te siodła, dlaczego ja mam jakieś takie siodła? Będę musiał je sprzedać, bo one strasznie dużo ważą. Łącznie ponad 12. I maska lisa dla Triss, a moja wilka tu jest. O, widzicie, już sobie mogę ją założyć nawet. Co ciekawe, możemy biegać w ogóle w takiej masce, też fajna sprawa. Okej, od razu przebiorę się właśnie i pójdźmy do Triss. Zobaczmy, jak ona zareaguje tutaj na naszą przebiórkę. I zobaczymy. Także fajnie, sympatycznie, bardzo miło. I co? Szybko skoczymy i myślę, że w tym miejscu będę mógł skończyć odcinas. Zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, w trakcie bloku możesz zmienić znaki. No fajnie, fajnie, dzięki za info. Dobra, to co? Zanieść maskę lisicy dla Triss. Mam nadzieję, że Triss też się jakoś ładnie ubierze na tą okazję. I właśnie w następnym odcinku będzie bardzo właśnie fajne przyjęcie nas czekać i no będzie się działo na pewno. Może będzie trochę lepiej niż w dzisiejszym kurde odcinku, gdy na początku zrobiliśmy rozpierduchę jedną wielką u łowców czarownic. Mam nadzieję, że to rozpierducha tutaj. No raczej, kurde, jak do siebie, zawsze, yeah. Dobra, no to co, myślę, że już tutaj się zatrzymam i w następnym odcinku zaniesiemy już Triss maskę, plus właśnie udamy się na przyjęcie. A tymczasem dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mój Robin Skateboard, zostawcie łapę w górę, komentarz i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.